Jan Makaczor, wow. Po prostej, a serwisowy, teraz Kaczor rozbija ten blok, a serwisowy, jakżeż fantastycznie kończy się ten mecz. Trzeba wygrać finał. Excited, I'm proud of my team and the way that we fought tonight, so I'm just excited to be here and excited to get another chance to play. Witam w kolejnym odcinku Asów, tym razem z Nysy, bo to właśnie tutaj przed chwilą zakończył się turniej Pucharu Polskich Kobiet. Wynik wszyscy już znają, zwycięzcą został Chemik Police i nietypowo w tym odcinku Asy będą przyznawały dziewczęta z zespołów Chemika Police i Grota Budowlanych Łódź. Asa? No. No chyba MVP turnieju. Tak. Była takim naszym asem, że nie zaczynała, ale kończyła. No nie, no myślę, że cały zespół powinien naprawdę przybić sobie piątkę, bo tak jak w zeszłym sezonie pokazałyśmy tutaj walkę, tak w tym sezonie to samo było. Myślę, że miałyśmy ciężki moment do tego drugiego seta. Było naprawdę ciężko, było chwilę zwątpienia, więc podniosłyśmy się bardzo dobrze i as dla wszystkich. Jakbyś miała przyznać jednego asa dla kogoś za ten turniej, kto by to był? Jednego asa. Natka już dostała MVP. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą, że dzisiaj nam pociągnęła to spotkanie. Przepraszam za słownictwo, ale tak zrobiłam. Asa, jednego asa. Naprawdę ciężko mi na tą chwilę wybrać. Myślę, że cały zespół zagrał bardzo, bardzo dobrze. Przede wszystkim pokazaliśmy dojrzałą siatkówkę i pomimo przeciwności losu i nie do końca dobrego startu w tym sezonie udało się wygrać puchar, także as dla całego zespołu. Bo wiedziałam, że wygramy. It's amazing, I still can't believe it. Like the last two seasons I played here, my teams had different goals and now it's super fun to play for something. One goal is done, now we have two more, but I'm very, very happy for my team. Jakbyś miała przyznać asa za ten turniej dla jednej osoby, kto by to był? O rany! I co tam trzymasz? Iga Wasilewska. O, widzisz, i to jest nieba, bardzo dobre posunięcie. Bo powinna tu być i po prostu będzie MVP tego turnieju. Dzięki. Bo należy jej się. Czy Maja to taki trochę wasz trener mentalny? Maja? Ja, ona mnie też takim jest trenerem mentalnym, że mnie zawsze denerwuje, ja z nim mieszkam w pokoju. Ona na mnie krzyczy, mnie denerwuje, ale wychodzi to na dobre, więc myślę, że tak. To jest taki mały zgret latający po boisku, który robi dużo, dużo dobrego. Co ty tam opowiadasz tym swoim koleżankom między setami, powiedz? Słyszałam, że jesteś trenerem mentalnym tego zespołu. Za dużo na tym boisku nie mogę zrobić. Nie mogę uderzyć tej piłki, więc mogę tylko, wiesz, dobrze przyjmować, dobrze bronić i tym, ale no i muszę je jakby pobudzać czasami, muszę mówić, przypominać, w jakim miejscu mają stanąć w obronie, bo to jest moja działka, nie? Z której chcę się dobrze wywiązywać. No i mam nadzieję, jeżeli ktoś mówi, że pomagam mentalnie, to jest też fajnie, bo właśnie też tylko momentami o takie wsparcie chyba chodzi, bo wiadomo, mecz się układa różnie, masz wzloty i upadki na tym meczu, a chodzi o to, żeby cały czas nie przejmować się porażkami, tylko cały czas iść do przodu i myśleć pozytywnie. Najlepsza libero tego turnieju. Musicie się naradzić. Jednego asa, jakbyście miały przyznać za ten turniej, to komu? Asa? Mhm. Ale to dobrze czy źle? To dobrze. Paulince. Nie? Tak. No. Poszła w ten słupek. No, to brawo. Ja też. Dobra, Jak będziecie świętować, skoro nie ma z czego pić, bo nie ma pucharków? Nie ma pucharków, faktycznie, wielka szkoda. Puchar w tym roku też jest taki wyjątkowy. Nie, ale to podobno specjalnie dla ciebie taki jest. Tak, żebym nie mogła go zbić tak łatwo. Faktycznie, tamty łatwiej się zbijał, to fakt, jest bardzo ciężki. Natomiast no co, no myślę, że znajdziemy jakiś sposób, natomiast świętowanie myślę, że bardzo na spokojnie, na krótko, bo już w czwartek gramy mecz Ligi Mistrzów, który jest dla nas bardzo ważny również i no niestety Liga cały czas goni i mecze jeden za drugim, także... Jak oceniasz wasze szanse na mecz z Lucky Bankiem? Myślę, że sprawa jest bardzo otwarta, na pewno przyjeżdżają one w roli faworyta, natomiast ciężko się gra z presją wygrania, kiedy trzeba wygrać mecz. I z taką presją na pewno przyjedzie Wakif. Myślę, że pokazałyśmy w tym sezonie i w Lidze Mistrzów, i tutaj na naszym podwórku polskim, że jesteśmy mocnym przeciwnikiem, groźnym. I
że potrafimy grać z każdym. Jakbyś miała przyznać jednego asa dla kogoś za ten turniej, kto by to był? Fajnie, że Natalka zawołała MVP, bo naprawdę no, boryka się też z wieloma problemami fizycznymi. A tak naprawdę tego takiego jednego asa, o którym mówisz, to należy się całemu zespołowi, łącznie z dziewczynami Igą, Kasią, Wilmą, które się rehabilitują i wiesz dobrze, jak rehabilitacja sportowca przebiega. Jest to bardzo ciężka i bolesna praca. I one tak się starają, żeby wrócić jak najszybciej do nas i chyba to jest dlatego, ten jeden as jest dla naszego zespołu, który przeszedł tyle wzlotów i upadków, takich właśnie mentalnych i fizycznych prób i taki puchar właśnie smakuje jeszcze lepiej. Na koniec tego fantastycznego turnieju Pucharu Polski, pan redaktor, który ma olbrzymią wiedzę, komu przyznałbyś asa i za co w tym turnieju? Zdecydowanie asa przyznałbym Natalii Mędrzyk. To, co pokazała w meczu finałowym, pokazało, że wraca do formy, może już wróciła nawet do formy i ciekawe, czy trener Jacek Nawrocki też to widzi, też by przyznał takiego asa właśnie Natalii Mędrzyk. Wydaje mi się, że to był jej mecz, to był jej finał. Dobre wejście, bardzo dobre wejście, które odmieniło losy tego spotkania, tak mi się wydaje, w większym stopniu. No i to jest mój as skierowany właśnie do Natalii Mędrzyk.